Turbo Kozak. To ja, Turbo Kozak. Oto właściciel największej łydki w polskiej ekstraklasie. I do tego uczestnik, który jako jeden z niewielu dostąpił zaszczytu udziału w Turbo Kozaku dwukrotnie. Niniejszym przedstawiam Łukasz Zwoliński, Lechia Gdańsk. Witam Cię, Łukaszu, serdecznie. Witam Cię, Bartuś, witam. Na tyle, ile Cię znam, to przyjechałeś tu po jedną rzecz, po statuetkę. No oczywiście, no słuchaj, no co roku Ty wygrywasz, trzeba to zmienić. Gabor w formie, tyle mam Ci do powiedzenia. A kiedy on nie był w formie? Wielokrotnie, wielokrotnie. Widzą Państwo, 100 kg żywego mięsa, ale my nie o tym. Wszystko wiesz. No, wyjdzie w pranie. Nie za dużo się zmieniło od ostatniego czasu, kiedy to było? Jezu, 6-7 lat temu. Broda mi urosła. Mi też. To by siła. Powodzenia! O! Bywały lepsze początki. Jej prawie zdeptał. Czy wróć? Łukasz, no widzisz, tego się nie zapomina. No ale zobacz tutaj, nie? Ale spokojnie. Minęło 6 lat, ze wzrokiem gorzej, ale małą bramkę widzisz. Małą widzę, ale bardziej mnie interesuje ta duża. No coś w tym jest. Grzegorz, bój się! Słyszę. Szczególnie, że wpada mała. No i widzisz, Grzegorz, nie każdy kiwa te same strony, prawda, Łukaszu? Tak jest. Na szczęście strony już się skończyły. Dobre wiadomości, idzie coraz lepiej. No, ale dalej skupiam się na tej dużej. A mała wpada! Go, 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 go! Kurczę, pieczony! Grzegorz, powiedz mi... Momencik, strzelił? Łukasz, strzeliłeś? No, udało się. Kurczę. Ale Gabor jest w formie i tak, wiesz? Dokładnie. Do ciasta! Łukaszku, nie takich bramkarzy pokonywałeś i też tak sobie myślę, nie takim nie strzelałeś. Ładnie powiedziane. Wszyscy się cieszą. Tak, tak. Zdecydowanie lepszą skuteczność miałem za granicą niż tu w Polsce. No ale mam nadzieję, że tutaj na Gaborze się przełamie i będzie to już tylko tendencja zwyżkowa. Bramkarz za granicy, więc będzie prościej. O, dobra. Proszę. Ja gotowy, panowie widzę także, a zatem gwizdek. Ale będzie moc, coś czuję. Łamanie rąk. Nie, Grzegorz, tym razem ci pochwalę. Takich strzałów się nie broni. Czy byłem blisko? Tak. Znów w okno? To był przypadek. Ja mam szczęście. Nic nie mówię, nic nie mówię. Grzesiu, będziesz bronił? Coraz bliżej jestem tego rogu. Coraz bliżej święta. Tak się zastanawiam. Po tych dwóch strzałach, jak ty mogłeś nie trafiać jakiś karny? No wiesz, człowiek ćwiczy całe życie. Grzegorz, czy to samo można powiedzieć o tobie? Oczywiście, całe życie. No to zobaczmy, czy Grzegorz czegoś się nauczył. Teraz będzie ciężko, bo już wie, wiesz? Nic nie wiem. Zaufaj, nic nie wiem. Także tego, Grzegorz! I tu liczyłem na wcinkę, legendarną. A, no nie, no wiesz... Nauczyli mnie, żeby się nie brać za rzeczy, do których się nie ma pojęcia, więc te wcinki to raczej jest to. Jak poszło za pierwszym razem, pamiętasz? Karnym w ciemno? Tak, pamiętam to do dzisiaj. Mój serdeczny przyjaciel Adam Frączak i Wojtek Gola podstawili mi płachtę Keno i było dużo śmiechu. No to na szczęście ich nie ma. Kontuzji nie było. Nie było kontuzji, na szczęście ich nie ma, ale w okolicy jest Rafał Pieczak, po którym też bym się wszystkiego spodziewał. Grzegorz, obliczyłem statystycznie na 3 karne w ciemno, 2 bronisz. Ten przypada jako ten? Niestety, muszę cię zmartwić. No Łukasz? Gola szukasz! Kurczę, obronił. A skąd wiesz? No to jest Gabor. Powiem ci, że on jest w gazie. Z zamkniętymi oczami, a zna się na piłce. Brawo, gratuluję. Tak sobie, Łukasz, myślę, że na naszym przykładzie można stwierdzić, jak ten czas szybko leci. 6 lat temu, Szczecin, dzieci nie za dużo, my piękni, młodzi, przystojni, a teraz zobacz, no.
Też odczuwasz faktycznie, że ten czas twój w piłce nożnej szybko biegnie? No na pewno. Coś się nadal jesteśmy piękni i młodzi. I dzieci. I dzieci, tak. Teraz troszkę dzieci mamy, tak, ale no fajna historia, bo jak wchodziłem do Ekstraklasy, wtedy się poznaliśmy, mamy kontakt do dzisiaj i cieszy mnie to bardzo, ponieważ zazwyczaj miałem szczęście otaczać się takimi dobrymi ludźmi, powiedzmy. Ale no widzisz, no przez przypadek się tutaj nie znalazłem. Czy to prawda, co piszą w Wikipedii, że ty co drugiego gola w Chorwacji strzelałeś przewrotką? Tak, to prawda, bo w Chorwacji nie ma Wikipedii. Ja cytowałem polską Wikipedię, polską! Wow! No Grzegorz, czemu ty takie psujesz rzeczy, no? W Chorwacji by wpadła, jesteśmy w zimnej Polsce, nie ma litości. Przecież tu nie chodziło, Łukaszku, o strzał z główki. No właśnie. Nie chodziło o strzał z główki. Ma być z nóżki. No! No tylko tak! Tak bardzo się starałem. Bartek, zgłaszam protest. Jaki? Ta maszyna raz działa, raz nie działa. A ja tu mam maszynę z prawdziwego zdarzenia, mojego brata, który zawsze na nosek rzuca. Ale czy ktoś się mnie pytał o zdanie? Bartuś, słuchaj. Zaufaj, zaufaj. Dobra, Pietrzu, rozliczymy się później. Proszę Państwa, stało się, kolega Pietrzak chodzi mi na pilota. Oby tak dobrze poszedł kolega Zwoliński. Proszę Państwa. No! Bracie, jak w lidze, jak w lidze. Przepraszam, ale kolory są żółte, niebieskie. Jest też czerwony, ale zdecydowanie wolałbym zielony. Zielony jest, płatny 0 punktów. No dobra, chyba się poświęcę. W zielone. Nie gramy. Ulala! Grzegorz, z naszej perspektywy wygląda to godnie. Jak jest z twojej? Mamy płachtę, to cieszy, a nawet kolor czerwony. Transfer AC Milan? No, lepiej niż... Niż Widzew. Dobra, daj ten rzut. To se weź! Zwolak, ty se weź ten żółty! O! No Grzegorz! Teraz to dopiero wybornie wygląda! Zapowiada się obiecująco! A powiedz mi, jak się skończyło no łuki! Nie tylko AC Milan! Nie tylko AC Milan! Teraz tylko powtarzalność, jak u napastnika, powtarzalność! No, chyba zaufam. Co zrobić? Jemu jak jemu, ale komuś trzeba! Grzegorz, leci! No, powiem ci, że z naszej strony znowu to dobrze wygląda! Zapowiada się znowu dobrze! Znowu to dobrze, Grzegorz, wygląda! Grzegorz, tak! No, proszę Państwa, Łukasz, tylko Słuchaj. Żółte! Tylko żółte! Aż żal, że nie było niebieskiego! Nie. Grzesiu! Szapoba! Powtarzalność, Grzesiu! Do powtarzalność! Ludzie w Gdańsku mówią, że w tym jesteś najlepszy. Najgorszy. Udowodnij. Potrzymaj mi piwo i patrz. Proszę. Trzymam. No faktycznie. Można dobić, Łukasz, można. Aha. Dobra. Aha. No to jest dobitka, to jest bonusowa aha. dobitka. No i dobra. Piękny gol. Jak pieczołowicie się ustawia, ludzie. Siła razy ramienie. Pamiętaj, że w dalszym ciągu trzymam piwo. Można dobić, można. Dobra. A! No dobra, a to nie chodzi o to. Nie po poprzedce bramka, tylko jeszcze raz mogłeś. A widzisz. No dobra. Regulamin musisz poczytać, regulamin. Z tak dużą łydką w ogóle się nie martwię, że nie doleci. Boję się, że przeleci. Zobaczymy. No, od początku celujemy w bramkę. Zobaczymy, ile z tej łydki jeszcze siły zostało. Gabor idzie w bramkę. Ekstra. Nie wiem, w którą, ale pewnie w dużą. Ulala! Łukasz! I to z Lobikiem nad Gaborem. Z Lobikiem to chyba dałbyś jakieś bonusowe punkciki, co? Za Lobika. O, teraz Lobik nad Gaborem. Teraz Lobik i będzie w mało. Grzegorz, nie powtarzaj tego, co my mówimy. Nie powtarzaj. Patrz!
Nie, no tu musisz dać punkt za poprzeczkę. Ale musisz jeden punkt dać za poprzeczkę? No nie jeden, jak z połowy jeden punkt, Bartuś? No ile? A ile, bo? Normalnie za poprzeczkę jest dycha. No to dycha. Proszę. Dziękuję. Po prostu zawodnik nie zrozumiał poprzedniego ćwiczenia, ale jesteśmy po to, żeby wyjaśniać. Bardzo proszę, Łukasz. Łukasz, on ci obrażać się, no. No już o tym powiedzieliśmy wcześniej. Grzegorz, okej. Wszystko dobrze, Grzegorz. Tak jak ze strzałami Łukasza. Ale to jest powtarzalność. Kolejne 10. Po prostu zawodnik zrozumiał ćwiczenie, o to chodzi. Brawo. Wiem, że pan Łukasz lubi doznania, dlatego w tym sezonie 20 obkręceń. 20? Dawaj 205. Na serio? Serio, serio. To dodam 5 punktów. 3, 2, 1. Liczę. 1, to jest za wolno, Łuki. 2, dziwny taniec. 3. Dwanaście, Grzegorz jakoś tak się dziwnie kręci, co? 13. Coraz wolniej jakby. 14. Dwadzieścia trzy, jakoś tak się w tył kręci. 24. 25, pazernie, panie Zwoliński. Pazernie, nie na trybuny do piłki. To jak karny. Pazernie. Tak jest! Brawo! No Łuki! Widać, że z jednego pieca chleb jadłeś! O, no Bartuś. Paradoksalnie to jest dobre ćwiczenie na łydki. Zapaliło się. Panie Zwoliński, czas na teleturniej. Ostatnia drużyna, której strzeliłem gola w chorwackiej ekstraklasie, to... B. Inter zaprosić. Dobrze, nie Inter Mediolan, co? Dobre to. Jaki był wynik? Nie pamiętam. Skup się. 1-0. 1-1, ale zaliczam. Dobra. 24 lutego to ważny dzień dla polskiego sportu. Patrzysz tu na mnie. Tego dnia urodziłem się ja i... Jan Bochowicz. Nie. A, B i D nie. Błachowicz tak. Pytanie trzecie krajoznawcze. Fontanna Neptuna w Gdańsku stoi od roku... 1912. Prawie dobrze. 1633. Grzegorz wymyślił nową nazwę dla tej konkurencji. Grzesiu? Al Bandi. I tylko żebyś nie wylądował na bandzie. Albo w Albanii, dobra. Jeden! Nie było. No czas się skończył, dlatego zgasłeś światełko. Nie, zniknęły 5 sekund wcześniej. No grze, ale no nie. Zgasiłeś wszystkie lampki, tak to traktujmy. Palicho z wynikiem, tak się zmęczyłeś, że łydka ci urosła, w zasadzie dwie. No powiem ci, że rzadko kiedy czuję te łydki, a tu się zapaliło. Zapaliło się. Ale powiem ci tak szczerze, wynik też się dobrze zapalił. Tak odnoszę wrażenie. No, słuchaj, no powiedziałem, że tutaj dam się wszystko, bo zawsze chcę grać o mistrzostwo. O trofea. Więc tutaj o trofea, więc dałem się maksa, że aż łydki poczułem. Czas na to, co tygrysy lubią najbardziej, prezenty. Zobacz. Ja dla ciebie piłeczka. Państwo też taką mogą mieć, proszę. Ładna? Dziękuję bardzo. Dla córki. Dobra, a ja dla siebie koszuleczka meczowa. Meczówka z metką, bo proszę Państwa, z ławki ostatnio. Bardzo często. Nie mówić. Nie, to bardzo często. Przesadziłeś. Nie mówić.
Na koniec, mój drogi, czego życzyć? Czego życzyć? W klubie jest dobrze, jedno dziecko jest, ja mam trójkę. Czego życzyć? Czego życzyć? Generalnie wszystko mam, jestem szczęśliwy. Naprawdę? Tylko takich ludzi, proszę Państwa, tylko takich ludzi. Ja powiem więcej, ja mam to samo odczucie względem siebie, co Ty. A zatem, proszę Państwa, życzymy Państwu, żeby mieli Państwo wszystko, tak jak ma kolega Zwoliński i kolega Ignacik. Top. I tak będzie. Serdecznie Państwa pozdrawiam. No, no.